Szczęść Boże, Justyna Kendra, czas na informacje dnia. Zapraszam. W naszym kraju liczba zakażonych koronawirusem zbliża się do 12 tysięcy. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 144 nowych przypadkach zakażenia i 4 zgonach. Łącznie zmarło 539 osób. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace legislacyjne, które mają pozwolić osobom w 12 dobie kwarantanny przyjechać własnym autem na wymaz pod kątem obecności koronawirusa. Będzie to tak zwany drive-thru. Będzie tu zmiana legislacyjna, żeby takie osoby choćby najprawdopodobniej 12 doby mogły wyjechać własnym samochodem na takie drive-thru, gdzie będzie pobrany wymaz do badania i do 14 doby będzie wynik. Mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz i dodał, że jeśli pacjent nie ma własnego transportu, to taka wymazówka do niego dotrze. Chodzi o to, żeby osoby kończące kwarantannę, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że wszystkie osoby są osobami zdrowymi i mogą powracać do pracy. W Polsce liczba takich osób stale rośnie. Istotną jednak rzeczą jest też cały czas rosnąca liczba osób, które zdrowieją. Ostatniej doby też, jak Państwo zauważyliście, ponad 200 osób, które wyzdrowiały. Jeśli tendencje zachorowań będą na stałym poziomie, to Ministerstwo Zdrowia wyda rekomendacje o kolejnych poluzowaniach. Jeżeli rzeczywiście ta transmisja, ta liczba zakażeń będzie się utrzymywała na tym stałym poziomie, tym poziomie choćby notowanym w ubiegłym tygodniu, to jest to rekomendacja do wprowadzania kolejnych poluzowań w tych obostrzeniach. O tym jednak będzie informował premier Mateusz Morawiecki po konsultacjach z ministrem zdrowia profesorem Łukaszem Szumowskim. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że póki będzie prezydentem, nie będzie prywatyzacji służby zdrowia. Dziś prezydent podpisał specjalną deklarację w tej sprawie. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w walce przeciwko koronawirusowi ważna jest publiczna służba zdrowia oraz dostęp do niej niezależnie od zasobności portfela i tego, gdzie się mieszka. Póki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, póty nie ma mowy o tym, żeby rozszerzała się komercjalizacja, a w efekcie rozszerzała się prywatyzacja służby zdrowia, aby liczba tych publicznych placówek służby zdrowia, w których każdy obywatel jest równo traktowany i każdy jest leczony wtedy, kiedy jest taka potrzeba, zmniejszała się. Bo dobro pacjenta jest najważniejsze, mówił prezydent. Niech powstają nowe placówki prywatnej służby zdrowia, ale nie w wyniku tego, że przekształca się czy likwiduje się placówki publiczne i tworzy się w to miejsce placówki prywatne, gdzie inny czynnik już być może poza tym, żeby chronić zdrowie obywateli i chronić pacjenta jako największe dobro, był tym wyznacznikiem podstawowym. Andrzej Duda zobowiązał się, że w drugiej kadencji nie podpisze żadnej ustawy, która pozwalałaby na prywatyzowanie publicznych szpitali. Dziś podpisał deklarację w sprawie. To jest przesłanie, które towarzyszy mi już od wielu, wielu lat i z którego nigdy się nie wycofam i które teraz na progu kolejnych wyborów prezydenckich i kolejnej pięcioletniej kadencji prezydenckiej, która już niedługo, mam nadzieję, się zacznie, jeszcze raz bardzo mocno podkreślam i jeszcze raz chcę swoim podpisem zagwarantować. To właśnie w czasach trwającej epidemii widać, że ciężar opieki nad pacjentami spada na publiczną służbę zdrowia. Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo. Najbardziej narażone są osoby starsze, w tym mieszkańcy domów pomocy społecznej. Wiele ośrodków wprowadziło szczególne rozwiązania, które mają uchronić pensjonariuszy przed zakażeniem. Caritas diecezji wrocławskiej prowadzi 4 domy pomocy społecznej. W jednym z nich na początku miesiąca wykryto pacjenta z koronawirusem. Jeden z naszych podopiecznych, który miał słabszą kondycję zdrowotną, przebadany w szpitalu wykazał obecność na wirusa. Wówczas sanepid zarządził przebadanie całej placówki. Okazało się, że jeszcze 18 osób podopiecznych i 6 pracowników jest dotknięta tym wirusem. Zarządzono natychmiast podział, oddzielono pacjentów zdrowych i personel od pacjentów podopiecznych naszych chorych. Powiedział dyrektor Caritas archidiecezji wrocławskiej ksiądz Dariusz Amrogowicz. Mimo zwiększonego zapotrzebowania w DPS-ach nie brakuje odzieży ochronnej, mówi dyrektor DPS Caritas w Malczycach Dariusz Wajch. Mamy zgromadzony spory zapas przyłbic, mamy maseczki jednorazowe, mamy maseczki wielorazowe, mamy rękawiczki jednorazowe, także środki do dezynfekcji, więc zarówno rąk, jak i powierzchni. Także mam nadzieję, że te środki okażą się
Względnie wystarczające. To, jaka sytuacja panuje obecnie w danym ośrodku, zależy od tego, jak wcześnie podjął on odpowiednie działania. W naszym przypadku dosyć szybko zaczęliśmy działać. Od 11 marca nie mamy w ogóle wstępu do budynku dla osób postronnych. Zaznaczyła dyrektor DPS w Wielkiej Nieszawce Aneta Rybacka-Skorulska. W ośrodku znajduje się 84 pensjonariuszy i 46 pracowników. Połowa z nich od 2 tygodni pracuje i mieszka w DPS. Pracownicy, którzy teraz są w budynku, byli przebadani na początku zmiany, czyli jak weszli, wtedy mieli pobraną krew, pobrane wymazy, z nas ogardzieli i po 3 dniach mieliśmy wyniki. Wtedy dopiero byliśmy pewni, że są wszyscy zdrowi, bo to były pierwsze testy. Teraz dzisiaj rano były pobrane próbki od kolejnej grupy, która ma wyjść za 3 dni, bo za 3 dni będą wyniki. Jeśli wszystkie będą ujemne, kolejna grupa pracowników spędzi w DPS-ie 14 dni. Ten system pracy pozwala to ryzyko zminimalizować praktycznie do zera. W pozostałych DPS-ach obowiązują te same obostrzenia, jak i w znajdującym się w DPS-ie Wielkiej Nieszawce, czyli DPS-y są zamknięte dla odwiedzających z zewnątrz. Powiedział wicestarosta powiatu toruńskiego Michał Ramlał. Pracownicy ośrodka w Wielkiej Nieszawce sami podjęli decyzję o pracy rotacyjnej i 2-tygodniowym pobycie w ośrodku. To też jest bardzo istotne, żeby wybudować taką atmosferę w całym zespole. Atmosferę odpowiedzialności, atmosferę pewnego poświęcenia, z życia się też po prostu z tymi naszymi podopiecznymi, żeby to nie byli jacyś tam ludzie, którymi się opiekujemy, bo to jest nasza praca. Nie, to jest rzeczywiście powołanie. Podkreślił rzecznik Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Paweł Trawka. Wszystkie produkty przywożone do DPS-ów są gromadzone w specjalnym pomieszczeniu i oddawane do użytku personelu i mieszkańców po dezynfekcji. W związku z zamknięciem szkół i przedszkoli rodzice nadal mogą skorzystać z zasiłków opiekuńczych, tym razem do 3 maja. W nadchodzącym tygodniu rząd ma przedstawić nowe rozwiązanie w sprawie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i klas 1-3. Szkoły, przedszkola i żłobki są zamknięte, dlatego rodzice mogą starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dodatkowy, przypomnę tylko, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje dla dzieci do 8 roku życia i dla dzieci, które mają do 18 roku życia okres określony stopień niepełnosprawności, jak również dzieci czy dorosłe osoby, które kształcą się w systemie szkół specjalnych. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że okres pobierania dodatkowego zasiłku w związku z COVID-19 zakończy się 26 kwietnia. W związku z tym, że rząd wydłużył zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach, zasiłek będzie wypłacany do 3 maja. Na kolejny okres tak zasiłkowy trzeba złożyć ponownie wniosek. Jeśli chodzi, ktoś chce z tego skorzystać. W najbliższych dniach zostaną podjęte decyzje, co dalej. Jak poinformował Stanisław Szwed, resort chce w kolejnej odsłonie ustawy zasiłkowej dokonać zmian. Żeby dzieci niepełnosprawne i dzieci ze szkół specjalnych mogły dalej korzystać, ich opiekunowie mogły dalej korzystać ze zasiłku opiekuńczego dodatkowego. Czy będzie to dotyczyło wszystkich, to w tym tygodniu też te decyzje zapadną. W tej chwili z dodatkowego zasiłku opiekuńczego korzysta blisko 500 osób. To były informacje dnia. Kolejne wydanie o godzinie 18:05. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.